Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, aby mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi, abyśmy z odwagą szli za Jezusem i nie oglądali się wstecz, abyśmy głosili Królestwo Boże, abyśmy nie troszczyli się o swoje sprawy, ale sprawy Boże, sprawy Jezusowe, o Chrystusa Jezusa. Przyjdź, aby był w nas Twój ogień miłości, miłosierdzia. Szala Maria, Veriosaleicha, Matholocheno, Adonai Belcheno, Keriasanon, Adonai, 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 Adonai. Łukasz, ewangelista, zaznacza w tym fragmencie Ewangelii, że dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata. Czyli zbliżał się kres życia Jezusa. Uczniowie o tym również wiedzieli, bo Jezus kilka razy im już o tym mówił. Czyli blisko jest Jego śmierć, ale także zmartwychwstanie. Postanowił również, wiedząc, że to wszystko czeka na niego, udać się w związku z tym do Jerozolimy na pielgrzymkę, aby odwiedzić dom swojego ojca, czyli świątynię jerozolimską, aby tam prosić ojca o szczególne umocnienie, również o umocnienie dla jego uczniów, apostołów. I w tej podróży, długiej podróży do Jeruzalem, wysłał także Jana i Jakuba przed sobą jako posłańców.
słowo posłaniec jest związane z innym słowem anioł, aniołowie. Czyli Jezus Chrystus posyła swoich uczniów jak aniołów. Ci wybrali się w drogę, posłuszni poleceniu Jezusa i wchodzą do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować pobyt swojemu mistrzowi Jezusowi i pozostałym apostołom. Mimo że to było miasteczko samarytańskie, a więc na wpół pogańskie, uprawiające taki sekretyzm religijny, trochę tego, co żydowskie i dużo tego, co pogańskie, co związane również było z kultem bożków pogańskich, nawet i greckich, rzymskich. Ale przede wszystkim ci Samarytanie, chociaż również czcili Boga jedynego, prawdziwego, byli w wielkim błędzie wewnętrznym, duchowym. I choć czcili jedynego Boga, ale tak naprawdę nie wiedzieli o Nim zbyt wiele. Dlatego Bóg, Jezus Chrystus, chciał się do nich udać, aby im wszystko wyjaśnić, uporządkować ich serce, ich wnętrze, aby byli prawdziwymi wyznawcami Jezusa, Syna Bożego, aby wyrzekli się także pogańskiego myślenia, różnych bezbożnych praktyk. Więc chciał im okazać miłosierdzie. Chciał dać im zbawienie, dać im przebaczenie. Ale ci ludzie nie przyjęli Jezusa. Dlatego, że udawał się do Jerozolimy, a Samarytanie okazywali szczególną swoją niechęć, a nawet nienawiść Żydom, którzy pielgrzymowali do świątyni, do Jeruzalem na różne święta żydowskie. Więc nie przyjęto go, a więc odrzucili go. To miasteczko odrzuciło Boga, odrzuciło Jezusa, Mesjasza, a więc odrzuciło Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego słowa, Jego nauczanie, Jego czyny. Jedne miasteczko samarytańskie mogło mieć kilka tysięcy mieszkańców, ale tam, gdzie nie ma Jezusa, jest ciemność. Jest tak naprawdę duchowa śmierć. Życie w stanie grzechów różnego rodzaju. Nie ma tam ocalenia. Nie ma życia, nie ma nadziei. Więc biedni ludzie, zamiast przyjąć z radością Jezusa, bo przecież już opinia o Jezusie była znana wielu ludziom i na pewno oni wiedzieli, że to jest mistrz z Nazaretu, który nawet przez swoich jest odrzucony, nieprzyjęty. Że ma miłość do pogan, do Samarytan, że pragnie im dać zbawienie, że pragnie im głosić dobrą nowinę. Przecież mogli to uczynić. Nic by się nie stało, gdyby to uczynili. A nawet raczej nic w sensie, przecież nic złego. Stałoby się dużo, dużo dobrego. Więc nie mieli się czego obawiać. Niestety urazy, uprzedzenia były silniejsze. Wtedy to uczniowie Jakub i Jan, którzy zostali w taki sposób potraktowani, a przez to również przede wszystkim przecież sam Jezus. Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? I tak jak powiedziałem, apostołowie Jan i Jakub są jak aniołowie Jezusa. A wiemy, że Bóg wysłał dwóch aniołów do Sodomy i Gomory, aby uratować nie miasto, ale uratować Lota i jego najbliższych, jego rodzinę. To byli aniołowie, którzy mieli za zadanie uratować właśnie Lota i jego najbliższych i zgładzić, zniszczyć te dwa miasta, wszystkich mieszkańców. Czyli to byli aniołowie Bożego gniewu, Bożej sprawiedliwości, Bożej kary. Tam nie było miejsca na miłosierdzie. A tutaj było miejsce na miłosierdzie, na przebaczenie,
na to, żeby ci ludzie, ich serca zapłonęły nie ogniem zniszczenia, kary, ale ogniem Bożej miłości, miłosierdzia, światłości. Żeby to całe miasto płonęło światłem wiary w Jezusa, ogniem Ducha Świętego. Więc Jakub i Jan proszą o karę, nawet wręcz żądają kary dla tych ludzi, dla tego miasta. Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich. Niech to miasto będzie zniszczone, Panie. Oni zasługują na to. Jak nie przyjmują nas i nie przyjmują przede wszystkim Ciebie, to zasługują na zagładę, na śmierć, na straszną karę, żeby to było napomnienie dla innych, którzy nie chcieliby przyjąć Ciebie i Twoich uczniów, Twoich wysłanników. Więc zachowują się właśnie jak ci aniołowie, którzy zmierzali do Sodomy i Gomory. Wiemy, że aniołowie, którzy uratowali Lota, jego żonę, córki, wyprowadziwszy właśnie ich, potem sprowadzili ogień z nieba. Spadł wielki ogień z nieba i ta cała okolica Sodoma i Gomora, wszystko zostało zniszczone doszczętnie, spalone. Nie pozostało nic z tego miasta, tylko popiół. Nic z tych ludzi nie zostało. Sodoma i Gomora stała się grobowcem. Oznaką zniszczenia, śmierci i strasznej kary Boga. Ale tutaj Chrystus, Jezus odwraca się i nie gromi tych ludzi, to miasto, tylko gromi swoich uczniów. Spadły gromy surowych słów Jezusa na Jakuba i Jana. Zgromił, zabronił. Nie pozwolił im na to. Czas na karę, na to ma Bóg wieczność. Pan Bóg się nie musi śpieszyć. Dlatego daje jeszcze temu miastu czas na miłosierdzie. A może jednak, przynajmniej niektórzy z tego miasta, podobnie jak Lot, Sodomy i Gomory, uwierzą w Jezusa i pójdą za Jezusem. Może opuszczą to miasto, żeby pójść za Jezusem. A może nawet doszło do tego, że kilku Samarytan wyrzekło się tego miasta, wyrzekło się tych mieszkańców swojej rodziny i poszło za Jezusem. Więc Jezus nie gromi miasta, ale gromi Jana i Jakuba. To znaczy nie jest to czas, żeby teraz niszczyć, karać, bo właśnie na to będzie czas. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze, więc będzie sąd, będzie nagroda i kara, ale nie teraz. Teraz powinni oni modlić się o miłosierdzie dla ludzi, którzy nawet ich nie przyjmują, odrzucają, gardzą nimi, bo Samarytanie przez to pokazali też, że gardzą Żydami, gardzą uczniami Jezusa i samym Jezusem, czyli samym Bogiem. Ale Jezus im mówi, nie, wy nie gardźcie, wy nie kierujcie się nienawiścią, chęcią zemsty, odpłaceniem złem za zło, ale błagajcie o miłosierdzie dla takich ludzi. Nie chcę was przyjąć, to trudno. Wy jesteście niewinni, ale módlcie się za nich. Idźcie do innych ludzi, do innego miasteczka, ale pamiętajcie o tych biedakach, o tych ludziach, którzy zamknęli swoje serca na Bożą miłość, na Boże zbawienie, na Boże ocalenie. Jakże biedni są ci ludzie. Jaki biedny ich koniec. Więc Pan Jezus gromi Jana i Jakuba. Sądzę, że oni może czuli się nawet trochę urażeni tym, że Pan Jezus nie pozwolił nam na to, żeby oni sprowadzili ogień z nieba, bo mieli taką władzę, taką moc od Jezusa. Władzę nad siłami natury, nawet nie tylko nad demonami, żeby je wyrzucać, nie tylko uzdrawiali, skrzeszali, ale mieli władzę jak Eliasz i Elizeusz, bo oni mieli wielką też tacy święci prorocy z tego testamentu, władzę nad siłami natury. Więc tutaj Jakub i Jan porównują się, tak trochę mało pokornie, trochę ulegli pokusie próżności, że jesteśmy jak Eliasz i Elizeusz. A Chrystus jest uczy pokory, bądźcie pokorni. To wszystko, co macie, macie ode mnie. Jest to darem mojego serca, mojej miłości, miłosierdzia dla was, a przez was dla innych, abyście służyli, nie palili, nie gromili, nie niszczyli.
nie sprowadzali ogień, jeżeli już to ogień miłości, miłosierdzia dla ludzi. Bądźcie pokorni, nie wywyższajcie się. Pamiętajcie, że wasza służba ma być służbą miłości. Bądźcie pokornymi sługami Ewangelii, mojego serca. Wy bądźcie i starajcie się być cisi i pokornego serca. Oczywiście gromić mają zło, demony, wyrzucając je. Mają oczywiście mówić prawdę, która jest surowa, ale uzdrawiająca i wyzwalająca. Tak, to mają czynić, ale nie mogą mścić się i czynić zła. Zniszczenie tego miasta i tych ludzi to jednak byłoby w tym wypadku wielkie zło. Udali się do innego miasteczka. Być może to było też samarytańskie, ale przyjęło Jezusa. A może po prostu jakieś inne miasteczko, może związane jednak bardziej z Żydami, może wprost żydowskie. I tam jednak przyjęli Jezusa. Tam nie było żadnych problemów, żadnego kłopotu. I Pan Jezus tutaj idzie dalej. Gardzą Jego miłością, Jego sercem. Ale On nie gardzi tymi ludźmi. On ich miłuje, dalej im przebacza i błogosławi. Może powiedział w sercu do Ojca: Ojcze, przebacz tym, którzy nie przyjęli mnie. Błogosław tym, którzy mnie przyjmują. Potem się okazuje, że kiedy idą drogą, pojawia się trzech mężczyzn, którzy chcą iść za Jezusem. Być może tak jak wspomniałem, a może to było kilku Samarytan, którzy chcieli stać się uczniami Jezusa. Może z tego miasteczka właśnie wyszli. Może byli ciekawi, kto to jest ten Jezus. A może mieli w sercu takie pragnienie, a może kiedyś Jezus przyjdzie do naszego miasteczka samarytańskiego i może staniemy się Jego uczniami. Nie wiemy tego, ale może tak było. W każdym razie różnie zachowują się ci, którzy czują pragnienie, powołanie, aby pójść za Jezusem, nauczycielem. Jeden mówi, że jest gotów pójść za Jezusem, dokądkolwiek się uda. I tutaj jest takie nawiązanie do Elizeusza, który stał się uczniem Eliasza i potem prorokiem, że on właśnie powiedział Eliaszowi, że będzie chodził za Jezusem, czyli będzie za Eliaszem, Elizeusz, że będzie chodził za Eliaszem, gdziekolwiek ten Eliasz się uda. I rzeczywiście tak było, że był wiernym synem i uczniem Eliasza i zawsze był tam, gdzie Eliasz. Więc ten zachowuje się trochę jak Elizeusz. Ale Jezus mówi: jeżeli chcesz pójść za mną, to pamiętaj, że ja, jako Syn Człowieczy, Syn Boży, nie ma miejsca, gdzie by moja głowa mogła się położyć. Czyli tutaj też robi takie porównanie Pan Jezus do Jakuba, patriarchy, jednego z trzech patriarchów Izraela. Był Abraham, był Izaak i trzecim był Jakub. Jakub, kiedy uciekał przed, taki był epizod, uciekał przed swoim bratem Ezawem, bo niestety go kilka razy oszukał. Samotnie uciekał, to na pustkowiu, kiedy było już ciemno, nie miał miejsca, gdzie by mógł po prostu położyć się i odpocząć. Położył się więc na ziemi i zamiast poduszki po prostu położył sobie pod głowę kamień. Czyli Pan Jezus tutaj porównuje się do Jakuba, że Jezus jest ubogi. Że jeżeli chcesz iść za mną, ale chcesz się wzbogacić, chcesz zrobić karierę, chcesz wygodnie żyć, to pomyłka, to nie to. Bo być może niektórzy, którzy chcieli iść za Jezusem, tak myśleli, bo Jezus Chrystus w oczach ludzi tego świata, tak im się wydawało, robił karierę religijną, polityczną, społeczną. Zdobył wielki poklas, uznanie u wielu ludzi, więc dobrze byłoby może przy tym człowieku być i kiedyś może, kto wie, on będzie królem, a skoro on będzie królem, władcą, no to ja będę miał z tego dużo zysku, będę miał władzę, będę miał znaczenie, będę kimś.
Więc być może taka intencja była w jego sercu i Pan Jezus odkrył intencję jego serca. Jeżeli chcesz pójść za mną, to musisz wyrzec się takiej intencji. Dobrze, idź za mną, idź gdziekolwiek ja będę, ale pamiętaj, że moja droga zmierza na krzyż. A oczywiście potem też będzie zmartwychwstanie, ale będzie też odrzucenie, cierpienie, prześladowanie, śmierć z powodu mojego imienia. Więc jeżeli chcesz być liskiem, który sobie chce ubić norkę przy mnie, takim chytrym, nie, to nie, to pomyłka. Jeżeli chcesz być ptaszkiem, który sobie chce ubić gniazdko przy mnie, wysoko sobie gdzieś fruwać przy mnie, wolności jakichś problemów ziemskich, ale tak, żeby tak troszczyć się tylko o siebie, to pomyłka, to nie to. I pojawił się także drugi, do którego Chrystus sam powiedział, pójdź za mną. A ten jakby trochę się bronił, trochę się usprawiedliwiał, tłumaczył, dobrze, pójdę za mną, za tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw, Panie, pójść pogrzebać mojego ojca. To znaczy, ja muszę jeszcze teraz zająć się pogrzebem, bo mój ojciec zmarł, więc ja muszę też te sprawy wszystkie załatwić, pogrzebać go. Jeszcze może zająć się spadkiem, majątkiem, wziąć to, co do mnie należy, no i z tymi pieniędzmi, które dostanę po ojcu, po spadku, po nim, no to mogę pójść za tobą. To rzeczywiście, to nie ma problemu. To tak może coś ciekawego wspólnie przeżyjemy, jakieś przygody, Panie, razem z tobą. Takie inne życie niż takie zwyczajne życie zwykłych ludzi. I trochę się tłumaczy właśnie tym, że też uczyni coś dobrego przy okazji, bo grzebanie umarłych to u Żydów też wielka oznaka miłosierdzia wobec zmarłego człowieka, okazać miłosierdzie właśnie poprzez pogrzebanie go. Ale Chrystus go tutaj też trochę karci, prostuje. Zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Czyli niestety umarli duchowo, którzy nie przyjęli Jezusa, który daje życie przez swoją miłość, przez swoją naukę, swoje słowa, którzy niestety odrzucili Jezusa, ci właśnie Samarytanie, oni się zajmą grzebaniem umarłych. Oni są duchowo umarli, no to zajmą się grzebaniem umarłych także fizycznie. To ich pogrzebią. Zrobią to bardzo dobrze. Ty się tym nie zajmuj. Ty zajmuj się głoszeniem mojej osoby, mojego życia, które daję ludziom i głoś moje królestwo, które jest królestwem życia. Ja jestem Panem życia i zmartwychwstania. I daję życie wszystkim, którzy przyjmują moją naukę, przyjmują moje królestwo życia, światłości. Więc bądź nauczycielem, posłańcem, głosicielem życia. Zajmuj się nie grzebaniem umarłych, ale wskrzeszaniem umarłych. Wskrzeszaniem duchowo, kiedy głoszę Jezusa, ktoś przyjmuje te słowa o Jezusie, wierzy w Jezusa, żyje w stanie przez to łaski uświęcające i jest duchowo wskrzeszany. Ze śmierci duchowej wchodzi w stan duchowego życia, zmartwychwstania i żyje taki człowiek wewnętrzny. A po drugie również uczniowie Jezusa mieli za zadanie również wskrzeszać czasem też rzeczywiście tych, którzy umarli fizycznie. Jako znak zmartwychwstania duchowego, powołania do życia wiekuistego, do szczęścia i życia wiekuistego. Więc uczniowie Jezusa mają się tym zajmować, a nie śmiercią. Bycie przy Panu Jezusie to nie bycie pracownikiem zakładu pogrzebowego. To bycie zwiastunem życia, pięknego życia w Bogu. Nie ma piękniejszego życia. Jedyne życie i najpiękniejsze, najwspanialsze to jest w Jezusie. Przyjmując Jezusa, przyjmuje wszystko, co najpiękniejsze, najwspanialsze. I wtedy nie zachowuje się jak to miasto samarytańskie, jak Samarytanie. To zachowuje się jak to miasteczko, które przyjęło Jezusa. Nie znamy miasteczka tego z nazwy, które przyjęło Jezusa, jego uczniów, jego apostołów. Ale widać było, że to było miasto, w którym zapanowało życie, cuda, znaki, pełno radości, wesela, duchowe zmartwychwstanie, że to miasto rozkwitło duchowo, ożyło,
stały się duchowo rajem Boga. Tam, gdzie przychodzi Jezus, właśnie to jest raj, wszystko rozkwita. Pustynia staje się ogrodem. Miejsce, cmentarzysko staje się rajem niebieskim. Królestwo śmierci jest pokonane i tam powstaje Królestwo Światłości Jezusa i życia. I ostatni z powołanych sam proponuje, żeby mógł pójść za Jezusem, że prosi Jezusa, żeby pozwolił mu dołączyć do grona Jego uczniów. Pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Czyli silne więzy rodzinne mogą tutaj przeszkadzać w staniu się wolnym od tych więzów rodzinnych, które niestety tego człowieka bardzo obciążały, zniewalały, będą przeszkadzać w ewangelizacji, w głoszeniu Jezusa. Tak, mamy kochać swoich bliskich i troszczyć się o ich zbawienie, czy również troszczyć się o ich sprawy materialne, jeżeli też tego potrzebują. To jest dobre, tak. Mamy okazywać im miłosierdzie, miłość naszym bliskim. Wiadomo, są różne sytuacje rodzinne, nie będę za dużo na ten temat mówił, ale ogólnie tak, jest to przecież nauka Chrystusa taka, żeby troszczyć się o naszych bliskich, kochać ich przede wszystkim, troszczyć się o ich nawrócenie, zbawienie, życie wieczne. Modlić się za zmarłych naszych bliskich, o miłosierdzie Boże, żeby mogli jak najszybciej wejść po oczyszczeniu do nieba i aby czekali na nas w niebie. Tak, jest to dobre, ale tutaj mówi, Pan Jezus pokazuje takie niebezpieczne, subtelne, szkodliwe więzy z bliskimi, że ci bliscy, widać, że jednak byli dla tego człowieka ważniejsi niż Jezus. Nie. Dla mnie ma być najważniejszy Bóg, Jezus Chrystus, ku chwale Ojca w Duchu Świętym. Mam za Nim iść. Jeżeli Jezus mówi, żebym zostawił teraz swoich bliskich, bo przecież jeżeli będę wierny Chrystusowi, będę modlił się za moich bliskich, to kiedyś spotkam się z nimi w niebie. Będę razem z nimi wielbił Boga, Jezusa, za którym poszedłem. Więc opuszczając ich dla Jezusa, czynię im to, co jest najlepsze dla ich dobra duchowego i niebieskiego, a nawet ziemskiego. Bo ciągle będę im wypraszał wiele łask i dobra od Pana. Dlatego nie czas jest teraz na pożegnania z bliskimi. Teraz jest czas, żeby iść za Jezusem i pozdrawiać wszystkich i ogłaszać: Jezus jest Panem, Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. Trzeba iść do ludzi i im to zwiastować. A bliscy powinni też to przyjąć z pokorą i nie przeszkadzać w tym, nie utrudniać. Nie takiemu uczniowi, apostołowi Jezusa nie zawracać czasami przesadnie głowy, bo tak się zdarza nawet, że powołani, na przykład kapłani, zakonnicy, zakonnice za bardzo są związani ze swoimi bliskimi. I cokolwiek powie mama, tata, zadzwoni albo jeszcze inni bliscy, to po prostu jadą, to od razu są, to od razu dzwonią do siebie każdego dnia, kontaktują się, smsują. To jest przesada. Od czasu do czasu, tyle ile trzeba, to mówię tak o powołanych do Boga, żeby pójść za Bogiem. Tak, ale to wszystko ma być tyle ile trzeba. Jak jest przesada, to znaczy, że nie jest się w pełni uczniem Jezusa wolnym. Więc kiedy idę za Panem Jezusem, mam iść za Nim w pełnej wolności wewnętrznej. Najważniejsze są teraz więzy duchowe, którymi zresztą dają mi zawsze pełną wolność, z Jezusem. Bycie z Jezusem nie czyni mnie niewolnikiem. Pan Jezus mnie przecież nie zniewala, nie uzależnia. Daje mi zawsze wolność. Ale te więzy miłości są potrzebne z Jezusem. Czyli chcę być związany więzami miłości, w których zawsze jest wolność i szacunek Jezusa Chrystusa i miłość do mnie i moja miłość i szacunek i cześć do mojego Boga i Pana. Mam być przywiązany do Pana, do Maryi. Można powiedzieć też do aniołów, do świętych, do nieba. Do tego mam być przywiązany. Bo to mi daje pełną wolność. Tym bardziej, że mam iść do domu niebieskiego, do domu Ojca, zostawić dom ziemski, który i tak wcześniej czy później będę musiał i też zostawić i opuścić. Jak ktoś zakłada rodzinę, no to zostawia ojca, matkę, rodzeństwo, bo tworzy swoją rodzinę.
idę do domu Boga, do domu Ojca, razem z tymi, którzy kochają Jezusa. Którzy może jeszcze, z tymi, którzy Go jeszcze nie znają, aby Go poznali i miłowali. I poszli za Nim. I Chrystus mówi, pamiętaj, jeżeli chcesz pójść za Mną, to znaczy przyłożyć swoje ręce do pługa, czyli do ciężkiej pracy, bo bycie z Jezusem to ciężka praca ewangelizacyjna, duchowa. To naprawdę wielkie ryzyko, bo rzeczywiście traci się po ludzku wiele, albo nawet wszystko. Ale z drugiej strony zyskuje wszystko od Boga. Bóg mi zapewnia wszystko, daje mi wszystko. Ale nie to, co materialne, takie ziemskie. Nie daje mi sukces ziemski, karierę, władzę, pieniądze, układy, jakieś tam poparcia ludzi tego świata. Tego nie potrzebuję i tego mi nie da. Bo to by mnie usiedliło, bo to jest często związane ze złem, siłami ciemności. To tego mi nie da, bo to nie jest od Boga. To nie jest od Jezusa. On mi da, co jest od Niego. Co jest od Jego Królestwa, co jest od Jego serca. To, co da mi szczęście. Dlatego jeżeli chcę iść za Jezusem, to przykładam ręce do pługa, do pracy. Czyli Państwo to pokazuje, bycie przy Nim to taka orka duchowa. Rzeczywiście to taka jakby praca na roli. I teraz to może łatwiej się pracuje na roli, ale kiedyś nasi przodkowie bardzo ciężko pracowali na roli. Żeby był chleb, żeby był inny pokarm. Więc Pan Jezus tutaj pokazuje, bycie przy Mnie to nie czas odpoczynku. To nie czas rozrywki, przyjemności. Bo niebo będzie czasem wiecznego odpoczywania w Bogu. Teraz jest czas pracy, posługi, służby. Jeżeli chcę iść, żyć inaczej, być przy Jezusie, a jednocześnie korzystać z tego świata, ale w taki sposób grzeszny, zniewalający, to pomyłka, nie mogę iść za Jezusem. To nie nadaje się do Królestwa Bożego, Jezus zaznacza i kończy to słowo. Jeżeli więc chcę nadawać się do Królestwa Niebieskiego, powinienem spełnić te wszystkie porady, polecenia Jezusa. Wbrew pozorom one nie są trudne do wypełnienia. Tak naprawdę bycie przy Panie Jezusie, naśladowanie Go, pójście za Nim jest o wiele łatwiejsze niż zabieganie o tysiące spraw tego świata, które nas tak pochłaniają, ograniczają, zniewalają, uzależniają, męczą, nużą ostatecznie, a czasami nawet zabijają wewnętrznie duchowo, bo wprowadzają śmierć duchową, bo ludzie stają się duchowo grobowcami. Niestety, jak umarli w grobowcach swojego serca, duszy i życia. Dlatego posłuchajmy rad Jezusa. One są dla wszystkich, nie tylko dla duchownych, nie tylko dla kapłanów. One są umiłowane dla was, dla każdego z was, nie tylko dla ojca Grzegorza i dla mnie, chociaż dla nas szczególnie, bo jesteśmy powołani do tego, żeby służyć Bogu i wam z miłością i pokorą. Ale pamiętajcie, że to słowo jest także dla was. Starajmy się wszyscy wypełniać się te słowa, nie lekceważyć, nie mówić, nie potrzebuję tego, to nudna nauka, nic mi nie daje, ja potrzebuję czegoś innego. Nie, potrzebujemy właśnie dzisiaj tej nauki. To jest najlepsza, najpiękniejsza dzisiaj nauka dla mnie. Jutro będzie inna od Jezusa, za tydzień będzie jeszcze inna. Przyjmijmy tą naukę Pana. Ten wspaniały pokarm. Tą wspaniałą mądrość, która daje nam życie duchowe, zmartwychwstanie i zbawienie. A ognie Bożej miłości, miłosierdzia będą w nas płonąć. Jezus nie będzie nas gromił, jak Jakuba i Jana, ale powie, błogosławieni jesteście moi uczniowie, bo jesteście łagodni, pokorni i czyści sercem. I doświadczyliście mojego przebaczenia i modlicie się o miłosierdzie dla wszystkich, głosząc miłosierdzie moje, ale tak, zapowiadając również moją sprawiedliwość. Bo przecież przyjdzie dzień Boga, dzień świętego, sprawiedliwego gniewu Boga, dzień ostateczny. Przygotowujemy się do tego przyjścia naszego Pana, ale nie przygotowujmy się do tego przyjścia naszego Pana z lękiem, z bojaźnią. Bądźmy przygotowani. Bo Pan przyjdzie i będzie sądził żywych i umarłych, bo Bóg jest sędzią. Przypomnę, za dobro będzie wynagradzał, za zło karał.
A jeżeli chce być sądzony przez Boga miłosiernie, to bądź miłosierny. To bądźmy miłosierni. Modlitwą, słowem, czynem. I całe nasze życie niech będzie znakiem tego, że my należymy do miłosiernego Boga. Czyż to nie jest wspaniałe?